Sohora. Ale tutaj nie chodzi o niego, tylko o mnie. On jest tylko moim kierowcą. Ja jestem Adrianna z kanału True Beauty is Eternal, no ale ja się chyba nie muszę przedstawiać. Czekamy na Radka, bo jak zwykle się chłopak spóźnia. Mógłby się pośpieszyć, bo mamy robotę do wykonania. To jest właśnie człowiek, którego zapomniałem wziąć i pewnie ale będzie na mnie zało, czeka na mnie milion godzin. Jestem Radek Westka, wygrałem program Top Model, jak zapewne wiecie. Teraz zajmuję się stylizacjami i blogiem i będziemy się zajmować metamorfozami. Z poprzedniego odcinka Ola i Dany już znaleźli chyba dziewczyny, jeśli się nie mylę. Dzwoniła do mnie chyba. O 5 się dobre. O, czy w ogóle wyglądam? Ja nie wiem, czy to już mówiłem w ogóle, ale no, lecimy kogoś szukać. Siema. Wiesz, że się spóźniłeś ponad pół godziny. Dobra, ogarniałem się, bo nie spałem całą noc i jeszcze wybierałem outfit. Wyobraź sobie, że siedziałam z nim w ciszy, z nim nie ma żadnego tematu. No, też bym nie gadał. Ja zboję tego strasznie. Zastanawiałeś się nad miejscem, moim zdaniem, centrum handlowym. Nie wiem, spadłaś chyba z krawężnika. Co? Park? Tak. Park. Wziąłem ze sobą walkie-talkie. Chciałbym znaleźć kogoś takiego naprawdę fajnego. To jest mega szansa, bo możesz się pojawić w Joyu i to jest mega wyróżnienie. Będziesz dla mnie milszy? Odezwiesz się do mnie? Dasz mu swój numer? Daj mu spokój. Wiesz, jak to się ogarnia? Coś... To chłopak dał, czekaj. Raz. Działa! Hej kochani, będziemy teraz szukać kogoś po porobie. Ej, to jest ekstra! Teraz czas na ciebie. Dobra, no to kochana, parkujemy i ja lecę. Okej, okay, mamy lokalizację? Mamy! Mamy siebie? Mamy plan? Chyba tak. Czego nam brakuje? Tylko osoby do metamorfozy. Kto idzie jej szukać? Nie. Yeah. Dobra, to ja trzymam za ciebie kciuki. Proszę, zrób to dobrze. Dobra, Niunia, piąteczka, buziaczki, papa. Nawet drzwi nie mogę otworzyć. Wiem, wiem, to myślę. Bye. Bye, bye. Pa. No więc, kochani, teraz jestem na polowaniu. Włączam tryb inkognito i poluję na kogoś, żeby zrobić metamorfozę. Hej Ada, tu Radzie Godzio. Tutaj nikogo nie ma, miałam jednego kandydata, natomiast... Ja chyba przestraszył się mojego kierowcy. Powiedz mi, jak tam u ciebie? Ja chyba się przestraszył ciebie. No, ja teraz jestem w parku i w ogóle obczajam ludzi. Tam widzę jakiegoś kolesia w sumie, ale jedzie na rowerku, więc chyba go nie dogonię. Ale strówka, powiem, że nawet spoko. Na Radzie tu masz słabą kondycję, więc... Nie to pięknie jest, tak że szukaj dalej. No w sumie mi się w ogóle nie chce, więc nie wiem, może sobie po prostu zaraz uciekać. Bo jestem trochę zmęczony tym cały czas nic nie robieniem. Ale właśnie ja chcę znaleźć jakiegoś... ...tego typa, a widziałem już jednego, więc może znajdę drugiego. Spoko, jak on wygląda, opisz mi go dokładnie. Nie widziałem, bo mam przecież... Okulary wciśnięte słoneczne, bo mam włączony tryb inkognito. No słuchaj, ja do ciebie idę, bo naprawdę ja sobie tego nie wyobrażam. Czekaj na mnie. Dobra, bajnie, nie, weź, daj spokój. Ja sobie chyba sam poradzę, wiesz jednak. W sumie sam kogoś znajdę i wydaje mi się, że bardzo sobie lepiej niż Ada. A może tu? No dobra, no powiedz mi, gdzie jesteś, bo szukam cię, bo parku nie widzę cię. Jest dobra, daj spokój, dopiero usiadę, na pewno kogoś znajdziesz, no, daj mi trochę odpocząć. Baj, jak coś, to jestem w tym parku na ławce. Znajdź mnie. Pa. Co ty gadasz, na jakiej ławce, no? Halo? Radek, no! Hej, spoko. Czemuś tak dosiadłeś? Spytałem się, czy mogę. No spoko, spoko. Okej. Okay. Co tam powiesz? A nic, właśnie dzisiaj przyjechałem. Do Warszawy? Tak, to właśnie. Podasz sobie jakieś fajne miejsca? No na pewno centrum, wiadomo, czy są na pracę, więc jakby jest dużo możliwości, musisz po prostu sobie pozwolić. Może też wezmę pod twoją uwagę, dzięki. Hello! Hej! Co tak długo? Widzę, że znalazłeś kandydata, siema! Kandydata na co? Jejco! Oje. O nie! Ale wiesz, co musimy zrobić metamorfozę. Radek trochę zawalił, siedział zamiast szukać... A ty siedziałeś w samochodzie. No wiem, nie mogłam cię znaleźć, tak się ukryłeś. Więc potrzebujemy osoby do metamorfozy, musisz nas wyratować, wiesz, no, to jest dla ciebie wielka szansa. Musiałbym się zastanowić. Zresztą możesz, nie masz zresztą wyboru. Piąteczka! Piąteczka! Siema!
Tak, gdzie jestem? Jesteś w video B, ale mam nadzieję, że aż tak się bardzo nie boisz. Ja jestem Alek. Ja jestem Adrianna. A ty jak się nazywasz? Ja się nazywam Daniel. Super. Więc porwaliśmy ciebie tutaj, bo będziemy robić metamorfozę, ale w sumie może niekoniecznie my, tylko sztab ludzi, którzy się na tym znają. Profesjonaliści, tak, fryzjerzy, makijażyści, styliści. Więc na pewno będziesz w dobrych rękach i może zaczniemy. Co? Zaczynamy. No dawaj, idziemy. Metamorfoza Daniela jest już gotowa. Została tylko jedna rzecz, stylizacja. Ale słuchajcie, ile my rzeczy dzisiaj robiliśmy? Szukaliśmy idealnego kandydata w parku. Mieliśmy z kierowcą bandytą. Ten kierowca był bardzo dziwny, ale jednak trochę pomógł na końcu. No i w sumie idealny kandydat sam do nas przyszedł, więc fajnie się złożyło. Dać jak sielenie, to jest najlepiej. Dokładnie. Więc co? Stylizacja. Mamy tutaj profesjonalistę. Wybieramy. To co? Ruszamy? Tak jest. To ruszamy. Siemanko, jak widzicie, Daniel już przyszedł metamorfozę. Wygląda totalnie inaczej niż wcześniej. Jak się czujesz? Czuję się dużo lepiej po tej całej metamorfozie. Jak chciałem, że wyląduję w piwnicy, a teraz czuję się pewniej. Nowa fryzura, nowe outfity. Dużo lepiej się czuję i to dzięki wam. Nie nam, tylko Maćkowi. Tak, tam delikatnie jest wzmocniony kolega. Trochę London style, myślę. Myślę, że do włosów ci świetnie pasuje ta stylowa, także zapraszam wszystkich. Pamiętajcie, że każdy z was może być na miejscu Daniela i przejść taką fantastyczną metamorfozę. Zajrzyjcie do opisu, tam macie wszystkie informacje. Jeżeli przejdziecie casting, to możecie znaleźć się na łamach magazynu Joy. I pracować z nami na sesji zdjęciowej i z naszym sztabem stylistów, a jest mega spoko, bo atmosfera jest naprawdę ciekawa, wszyscy się śmiejemy i jest mega super, więc nie macie się czego stresować, bo tak naprawdę jesteśmy dla was, żebyście się czuli naprawdę pewnie siebie i dobrze, więc zapraszamy. Zapraszamy. Pamiętajcie, że wszystkie rzeczy, których użyliśmy do nagrania tego odcinka, są w linku w opisie, wszystkie są dostępne na Allegro. To do zobaczenia, dzięki. Pa, pa, dziękujemy za uwagę. Bye.